Cześć ziomki, witam wszystkich serdecznie, gorąco, trochę mnie nie było na budowie, ale generalnie sytuacja wygląda tak. Wszystkie belki już są pokotwione, długie belki w 6 punktach, krótkie w 4. Obmurowałem już na zaprawie wszystkie te pustaczki i teraz robię pełne dyskowanie na górze, tak aby swobodnie się poruszać i można było już murować dalej te pięterko, ogarniać rdzenie, wieńce i tak dalej, kominy w dalszej części. A teraz kominy tak, wyciągnąłem powyżej wysokości stropu. Słuchajcie, będę miał dwa kominy, każdy w wysokości 7,5 metra powyżej kalenicy. Z tego względu, że tutaj będzie akurat komin w kotłowni, który będzie podłączony do pieca na pelet. Każdy z kominów też ma po 3 kanały wentylacyjne. Tak jak tutaj będzie wentylacja od garażu, wentylacja kotłowni i na górze wentylacja od łazienki. Na razie tych otworów jeszcze nie wycinałem ze względu na czas. Później będę to sobie robił już otwornicami i tak dalej. A tutaj będzie komin od kominka, zwykłego kominka, nie z płaszczem wodnym, czyli takiego do DGP po prostu. I tutaj zobaczcie, od razu dałem wyczystkę z tej strony, nie w salonie. Z tego względu, że w praktyce to wygląda tak, jeśli wyczystka jest z tamtej strony i jest zabudowana wkładem kominkowym, jest bardzo trudny do niej dostęp, ewentualnie na takiej wysokości nawet ewentualnie niemożliwy. A tutaj oczywiście ona nie będą tylko drzwiczki z kwasówki, tutaj jeszcze domontuję jakieś inne oczywiście drzwiczki, albo zamykane na kluczyk, albo po prostu, jeżeli na przykład ściana będzie wykończona piaskowcem, to być może zrobię tak, że jakoś na magnesach nadymowych czy jakoś na wkrętach to schowam tak, żeby było niewidoczne, bo powiem wam, że takie drzwiczki dla dzieciaka, zwłaszcza na jego wysokości optymalnej, bardzo będą korciły, żeby otworzyć i umurzać się tą sadzą i przybrać od razu barwy wojenne. No i dobra, słuchajcie, zamówiłem te kominy w firmie PKBET. Akurat była taka akcja, przyglądałem bardzo dużo kominów na wielu aukcjach, czy na Oliksie, czy na Allegro, czy na różnych stronkach. Jest tego masa naprawdę na rynku, jest w czym przebierać. I akurat była taka sytuacja, że na stronce chyba tam wysokość komina 7,6. Cały zestaw chyba kosztował takich dwóch kominów ponad 4000, coś tam nawet więcej. A tak się składa, że akurat mieli na aukcji internetowej trochę taniej, także dwa 8-metrowe kominy zamówiłem w cenie 3700 zł. To jest oczywiście już z transportem gratis, jak w większości aukcji. Były też oczywiście tańsze, na przykład jeden komin 7-metrowy kosztował 1400 zł. Zapytałem, ile kosztuje 7,5-metrowy, to okazało się, że już kosztuje 600 więcej za te pół metra. Dlaczego? Odpowiedzi już nie dostałem, dlaczego te dodatkowe dwa pustaki tak podbijały cenę akurat tego określonego komina. Dla mnie akurat to oczywiście te pasowały, ale to każdy sobie znajdzie to, co uważa za rozsądne. Ceramika niemiecka, wełna hydrofobizowana, Rockwool, czyli nasączana olejem mineralnym. To zapobiega zawilgoceniu i w praktyce to wygląda tak, jeżeli wełna nabiera wilgoci, no to nie spełnia swoich funkcji do końca izolacyjnych. I teraz tak, jeden komin, oczywiście otwory, kanały. Dwusetka, jeden i drugi dwusetka, wysokość 7,5 metra powyżej kalenicy, a mam 8-metrowe, także mam zapas po jakieś dwa pustaczki ceramika, także w praktyce nawet jeden w sumie pustak już pobiłem, także będę miał w zapasie, a zwłaszcza jeżeli będę skakał na wysokości na rusztowanie, też może jakieś na etapie cięcia czy coś tam, lepiej niech będzie po prostu w zapasie ceramika. Powiem wam, nie wiem, czy ona akurat jest produkowana w Niemczech, czy w krainie ryżu, ale wygląda bardzo solidnie. Busem miał woże, po prostu leżały i parę razy nawet uderzyłem gdzieś jakimś kantem, nic się nie wyszczerpiło, naprawdę jest fajnie wypalona. Dla mnie po prostu to pasuje. Obudowy, słuchajcie, są z keramzyto betonu, te, gdzie jest element spalinowy, a wentylacyjne z betonu. W praktyce to wygląda tak, że jeden i drugi strasznie pije wodę. Te z betonu bardziej piją wodę i powiem wam, na początku jednego dnia, jak wymurowałem tylko powiedzmy podstawy i zostawiłem tutaj na chudziaku, to strasznie napiły wody i to mi utrudniało też murowanie, zwłaszcza, że jednego dnia chciałem 10 elementów naraz postawić, a jak były wilgotne, to pomijałem to już, że jeżeli napiły się wody, były cięższe, problem był z dźwiganiem, to jeszcze nie tak odpijały zaprawę
I w praktyce to wygląda tak, że postawię powiedzmy trzy warstwy, czwartą tam dostukuję, a któraś tam warstwa zaczyna trochę przysiadać, bo ta zaprawa bardzo długo wiązała, trochę mi to zajmowało też czasu, ale w miarę poszło sprawnie. Słuchajcie, całości tam z montażu to nie nagrywałem, bo jest bardzo dużo filmików z montażu. Generalnie to tak, nagrywałem, ale w praktyce śpieszyłem się. Wyszło to tak, że w momencie, kiedy murowałem, to kamera była wyłączona, a w momencie, kiedy odkładałem kamerę, kamera była włączona, nie? Tak. Ale coś tam mniej więcej nagrałem. Generalnie to na początku ważne jest, żeby wypoziomować podstawę, zalać betonem i ustawić dokładnie w poziomie tą miskę i zachować wszystkie wymiary zewnętrzne. I to później będzie nam ułatwiało, żeby te wkłady kominowe ceramiczne w miarę były w odpowiednich odległościach. Nie trzeba było tam kombinować ich, przekrzywiać. Słuchajcie, w kotłowni jest komin z wełną izolacyjną. W salonie już może być tylko typu fire, czyli z wełną stabilizacyjną. Czyli tak, wełna izolacyjna, czyli do każdy wkład ceramiczny dookoła jest owinięty wełną. Spełnia to taką funkcję, że dociepla komin. Powoduje to, ta sytuacja jest tego typu, że piece są coraz bardziej sprawne, czyli w efekcie czego jak najwięcej ciepła oddają do centralnego grzewania, do cieczy, a spaliny są chłodniejsze. I w praktyce to wygląda tak, że komin się po prostu poci. Dlatego jeżeli jest dobrze odizolowany, utrzymuje większą temperaturę, nie tak się poci, co wpływa też na jego żywotność. No i powiem wam, jeśli ktoś by się zdecyduje, akurat w moim przypadku było z tej firmy, doradca też po zakupie zadzwonił, upewnił się, jakie będą kotły i tak dalej, co gdzie będzie przyłączone, także nie wysyłają tego w ciemno, też dbają o jakiś tam swój marketing, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś na przykład do kotłowni kupi komin typu fire, czyli z wełną stabilizacyjną, czyli tylko takie skrawki, tylko po cztery skraweczki po z czterech stron wkładu ceramicznego, które po prostu stabilizują ten wkład wewnętrzny pomiędzy pustakami z keremzyto betonu, po prostu trzymają tak, aby któraś ścianka nie przywierała, ale aczkolwiek na przykład do zwykłego kominka nie z płaszczem wodnym, bo ten z płaszczem wodnym ma niską temperaturę spalin z tego względu, że rury, opłonki odbierają temperaturę z ognia, ale do tego zwykłego jak najbardziej taki komin się nadaje, bo te kominki są bardzo niskosprawne i większość tej temperatury po prostu idzie w komin. Komin ma swoją odpowiednią temperaturę i się nie poci. Jeśli ktoś oczywiście jest niepewny, jaki będzie kominek, na przykład motowy, jeśli będzie oczywiście, ma w planach kominek, no to można zastosować też ten typ komina z wełną izolacyjną, czyli pełną. I nie zaszkodzi to dla kominka zwykłego, aczkolwiek jeżeli ktoś jest pewny na 100%, że będzie tylko zwykły kominek, to jak najbardziej już nie ma sensu, można zastosować z wełną stabilizacyjną, czyli te tylko skrawki. To na tą wełnę warto zwrócić uwagę. I tutaj też będą trzy wentylacje, czyli wentylacja do łazienki, wentylacja do kuchni, do kapu i z drugiej strony wentylacja do salonu. Murowałem na zaprawie cementowej M7, czyli proporcja 4 ilości piasku do 1 ilości cementu, duża w miarę ilość plastyfikatora, tak aby była plastyczna, oczywiście jeszcze standardowo Ludwik, jak to u mnie bywa, dorzucam. A i słuchajcie, temat tego typu, na początku wymurowałem jednego dnia podstawy w jednym i w drugim, oczywiście jeszcze jeden pustaczek, a później od razu przygotowałem sobie takie listwy. Przykręciłem do ściany, mówię, murowanie do wysokości stropu to pikuś, bo można to prowadzić po takiej listwie i od razu pustak ustawiałem do listwy i od razu można było jechać mniej więcej jakiś tam określony wymiar. Pustaki są krzywe, także jeżeli ktoś będzie to robił pierwszy raz, to nie zwracajcie na to uwagi za dużo, poziomicą po prostu do tego nie dotykać, przynajmniej nie z każdej strony, bo one w żadną stronę nie trzymają wymiaru, to jest po prostu zwykły pustak i po prostu, aby miał pionto, myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie wyprowadzenie taką listą. Pustak wentylacyjny do pustaka spalinowego też są oczywiście z tą wentylacją, czyli ten beton do keremzyto betonu też przyklejałem dodatkowo na klej cienkowarstwowy, a później w tamtym kominie szybciej na płynny gwóźdź po prostu. W tubie po prostu takiej silikonowej, kiedyś to praktykowaliśmy do obrzeża
z kostki na tarasie i bardzo, bardzo fajnie to beton bardzo szybko łapało, po prostu dla wzmocnienia, a później od wysokości stropu jeszcze będę to dodatkowo łączył takimi eleczkami, będę wrzucał w zaprawę, żeby to bardziej, żeby po prostu wszystko w jednej całości, żeby spiąć jeden pustak z drugim. Dobra, i teraz ogarniam dyskowanie, pełne dyskowanie stropu, całą tą deską, którą jeszcze zakupiłem na etapie więźby i stropu. Oczywiście w świetnej cenie. Teraz zrobię pełne dyskowanie, przykręcam to na razie na wkręty, bo nie wiem, czy to zostanie, czy będzie potem jakaś inna akcja. Generalnie to na początku była taka sytuacja, że rozważałem, że tutaj miała pójść deska 32, już umocowana konkretnie na gwoździe, a później miała pójść płyta OSB, ale teraz trochę się zmieniło. OSBA jest w szalonej cenie, także nie wiem, jak to dokładnie jeszcze. Mam parę wizji. Generalnie na razie tak, nie rzucam desek na bolka oko, po to, żeby po prostu gdzieś tam deska się nie przesunęła i nie spaść, bo nie ma nic gorszego niż potrzaskać się na własnej budowie. Także wszędzie szczelnie to po prostu skręcam, tak aby swobodnie sobie murować drugą część, czyli już poddaszu użytkowe ścianki, kolonkowe rdzenie i tamten kolejny wieniec, a potem już będzie w praniu, wyjdzie jak to będzie dalej. Zostawiam oczywiście szczeliny od ścian na szerokość deski celówki, dlatego względu, że później tam jeszcze będą wchodziły płyty grubości 21 mm do szolowania rdzeni. Na to trzeba też zwrócić uwagę i wszędzie docinam po prostu po łacie równiutko, dokręcam, mówię to na wkręty, na razie nie na gwoździe, bo może jeszcze jakiś będzie demontaż. No jeszcze muszę do tego ogarnąć sobie tak na szybkiego jakieś schody, żeby nie skakać po drabinie na górę. No i dobra ziomki, biorę się za deskowanie całego stropu, przygotowuję stół operacyjny do murowania już piętra, także już niebawem będzie się pojawiał jakiś konkretniejszy zarys domu. Dobra, bądźcie zdrowi, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do następnego, cześć!